Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Posłuchajcie chwilę tego, co teraz leci w tle. Tak, dokładnie. To jest muzyka świąteczna. Ona się pojawia w City Skylines jakoś w grudniu mniej więcej. 1 grudnia około się pojawia. Także odpowiedziałem od razu na jeden komentarz. Witam was tutaj, cześć, czym zanurz. I zapraszam was już teraz na kolejny odcinek ze City Skylines PlayStation 4. Kraina Tornad. Tak to wygląda nasze miasto. Już świątecznie zaczynamy trochę tutaj wyglądać. No już w poprzednim odcinku puściłem wam kolędy. Teraz trochę tego będzie więcej. Ja będę szukać też kolęd, żeby wam na tej napsów teraz puszczać. No bo to jest mimo wszystko taki jedyny okres, kiedy można puszczać wtedy kolędy tak normalnie. Dalej przejdziemy trochę po kolei po komentarzach. Pytaliście, żebym wam zrobił już, padło było komentarze, żeby zrobić różne pomoce, jak na przykład buduje styl miasto, jakieś węzły, czy tego typu rzeczy. Będzie z tego specjalna seria, nie wiem jeszcze jak się będzie nazywać, raczej nie szybka podada, czy coś innego. Mam pomysł, że coś takiego powstanie, tylko się jeszcze zastanawiam, jak to zrobić. Zobaczcie, podgląd wyjechał poza granicę miasta. Ciekawe. To było drugie pytanie. Trzecie to jest co do naszej pestki, bo pestka na pewno będzie. I tylko tak, gdzie postawimy sobie pestkę? Pestka będzie jechać tutaj dołem. Ona będzie jechać dołem, na tyle dołem, że będzie jechać pod kanałem. Taki jest plan. Będzie miała tutaj przystanek prawdopodobnie jeden główny tutaj. I jak będzie jechać pestka w przyszłości? Nie mam zielonego pojęcia. Będzie miała dwa perony tutaj, żeby od razu obsługiwała trochę większe tutaj natężenie. Zobaczymy, jak w ogóle będzie to wyglądać, właściwie pestki. To się tym dzisiaj zajmiemy, także tak to będzie na pewno wyglądać. I to będzie wszystko na dole, tu jeszcze będzie trochę dalej się powiększać ta dzielnica, bo potrzebujemy bardzo mieszkańców, ponieważ no tutaj handel powoli umiera. Słuchaj, tu już mamy pierwszy budynek zimowy, bo rynek zimowy. Coś, czego niestety w tym roku nie będziemy mieli, no ale tak czy siak. I co do dworca, bo wiem, że były dosyć tematy sporne, niektórzy chcieli go tutaj, niektórzy nie. Dworzec zbudujemy sobie w innym miejscu, w sensie tak. Tą dzielnicę tutaj zakończymy bez wyjazdu z tyłu. Ciekawe czemu. W sensie będzie jakiś tam jeden wyjazd, ale to będzie taka mała uliczka. W sensie taki wjazd do przemysłu. Natomiast dworzec będzie najprawdopodobniej gdzieś po tej stronie. I to będzie właśnie tutaj specjalnie po tej stronie obok naszej autostrady. Będzie to węzeł po pierwsze autokarów dalekobieżnych, czyli taki Warszawa Zachodnia mniej więcej. Ponadto będzie tutaj węzeł bambajowy, trolejbusowy, metro, pociągi. Metro prawdopodobnie naziemne bym chciał zrobić, nie podziemne, żeby była trochę odmiana. No i piszcie w komentarzach, co tam jeszcze możemy w sumie schować w jakiej komunikacji, no bo tak. Autobusy nie mamy, trolejbusy, bambaje, metro, pociągi. Tego nie mamy, tego nie mamy. No więcej komunikacji zbytnio mi się wydaje, że nie mamy, więc dlatego tak sądzę, że to będzie całkiem niezłe. Piszcie też w komentarzach, co o tym sądzicie, to będzie osobny odcinek z budową tego wielkiego węzłu. Natomiast jedną stację metra dzisiaj jeszcze zbudujemy tutaj. Nie chciałem koniecznie wstawiać kolejnej stacji w naszym mieście, ale musimy zrobić obok pestki niestety. W sensie niestety stety. No to tak, zacznijmy sobie budowę właśnie naszej pestki. To tak, tu jest nasze kino i ona jest tutaj postawiona tylko po to, żebym pamiętał, że jeszcze dzisiaj chcę je postawić. I tak, zobaczmy, czy gdziekolwiek... Kurde. Jak widzicie, nie udało im się przeciągnąć w żaden sposób, wiecie czego, co mi najbardziej, połączenia się z którąkolwiek z tych części. Dobrze, zobaczmy, czy może udałoby mi się tutaj to schować. Jest, jest, świeci. Tylko na obszarze parkowym. Tu będzie park. Otwarty oczywiście. Dobra, to zróbmy tutaj już park z tego, co widzę. No, żeby nie marudził, że tu nie ma parku. No, a tu będzie park dookoła taki chcę stworzyć, żeby to ładnie wyglądało. Żeby ludzie też chodzili tymi różnymi ścieżkami, to o to mi chodzi tutaj głównie. Dlatego tu będą, no i będą atrakcje. No zresztą sami wiecie, jak to jest z parkami. Dobrze, ponieważ na razie nie mam pomysłu, gdzie zrobić wejście główne do parku, bo tu nie powinno być w teorii wejścia głównego. No ale tak czy siak, to sobie postawimy. Nie no, mimo wszystko duże wejście zawsze jest dobre. Mile widziane. Więc proszę bardzo, i tu sobie zrobimy zejście, albo i nie. Czekajcie, zrobić wejście główne tak, żeby nie miało wejść, żeby nie mogło wejść do środka. To brzmi jak plan. Tylko w obszarze parku. Aha. Widzę. No bo nie, przeciągnijmy sobie trochę to dalej, to będzie mi tutaj lepiej łączyć się z wszystkim. W ogóle, włączyłem zegarek? Włączyłem, okej.
Mam trochę więcej czasu już na zegarku, dlatego że musiałem jeszcze jedną rzecz zrobić. Musiałem spojrzeć na wasze komentarze, żeby odpowiedzieć na wszystkie, jakie widziałem. Póki co, jak mam i mogę, to się staram odpowiadać na wszystkie komentarze, jakie się pojawiają. Dobra, no i oczywiście zaraz zmienimy tutaj typ ścieżek. Bo tutaj mamy trochę inny typ ścieżek. Tutaj mamy ścieżek. O, dokładnie. W sensie, no tutaj ta jedna ścieżka będzie taka, no bo on będzie ładnie wyglądać z tym barkiem. Dobrze, to tak. Po pierwsze, cenę biletów 0. I tyle. Więcej na razie tutaj nie chcę ustawiać, bo też nie chcę przy okazji na tym tracić. Natomiast co najważniejsze, ja chciałem tutaj postawić ten oto, że budynek. Tak. I czemu ja go tutaj tak bardzo chcę postawić? Bo jeżeli go tutaj nam właśnie wstawimy sobie, to pomijając to, że mogę sobie postawiać, jak widzicie... czekajcie, nie to. Pierwsze, to już jak sobie tutaj postawiliśmy ten park, to sobie coś takiego ustawimy. To po pierwsze mogę sobie poustawiać kafejki przy tych uliczkach. To jest tak według mnie już win-win. No bo umówmy się szczerze, w tego typu miejscach kafejki to będzie piękne. Naprawdę w przyszłości może ładnie się tutaj nam to potoczyć. Natomiast tak, czekajcie, tak ciszę muzykę, bo mi tutaj właśnie nagra ze sprzętu mojego. No i to tak, tutaj jeszcze sobie możemy coś postawić, żeby chodzili też sobie z tych różnych miejsc. To jest jedyny taki park będzie otwartym powietrzu, no ale sądzę, że powinien mi się sprawdzać tak czy siak. Dobrze, zobaczmy, czy potąd się przyciągnął. O, ja chyba mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, co tu chcę zrobić. Chcę dociągnąć tu prąd, bo oni nie mają, że ten w inny sposób nie mogę dociągnąć, no bo postawienie druta w takiej lokalizacji, to umówmy się, to byłby skandal. Dobra. Czujnik sejsmiczny. Może on przeciągnie na prąd? Jest! Dobra. I dzięki temu mogę wyburzyć ten drut z tyłu. Tak, kiedyś przyciągnął od przemysłu. Dobra, no i to zachęty to poprawi. Zaraz w ogóle też przemysł trzeba trochę rozbudować, żebyśmy mieli pieniądze na utrzymanie tego całego tam akcji. Dobrze, zobaczmy, jak to w ogóle idzie nam przemysł. Czy my coś zdarzymy? 5000! Jej! W końcu coś zdarzymy. Ile do kolejnego poziomu? No jeszcze kawałek. Dobra. A w ogóle, czy my mamy jakieś już może inne lasy? Nie, nie mamy. Na razie tak bardziej tutaj w tą stronę nie będę rozwijać tego. Ale dobra. No to tak, zacznijmy sobie właśnie, tak jak mówiłem, od tego, tej części. O, i za mało ziemi, no niestety. No, to wydajcie mi chwilę, tutaj zuprofiluję ten teren, zrobię jakieś te wejścia, jak już będę budować uliczki czy coś, to wrócę do was. Progress update, proszę bardzo. Zbudowałem wał dookoła, całkiem nieźle wygląda. Zrobiłem też kładki, żeby mogli też dłużej przechodzić w niektórych miejscach. Na przykład tutaj jest kładka, o, i widzę, że dzięki temu będzie więcej ludzi korzystać też z tych ścieżek dookoła. Więc trochę tych kładek podrobiłem i... Co najciekawsze, zrobiłem też kładki nad, ponieważ tutaj nie ma innego połączenia. Więc zrobiłem kładki nad, tu będą się budować budynki w przyszłości. Tu już część zabudowy się buduje, bo stwierdziłem, że biura mogą się budować. Taki, no nie wiem, czy tutaj zostanie, bo nie wygląda najlepiej z boku. Ale zobaczmy. I tu jest ta jedna droga, która będzie wyjeżdżać i za chwilę ją podłączę z przemysłem. Jako jedyne miejsce, taki łącznik od drugiej strony. Tak, sądzę, że to będzie całkiem ciekawe połączenie. Tak to wygląda, mamy rądka. Tymczasem ja zajmuję się budową dalszej części, czyli pestki. They're all
No i proszę bardzo, króciutki ten napsik, mam nadzieję przynajmniej. To się dla was pewnie był jeden świąteczny utwór. Natomiast jak widzicie, mamy tu, no, jakby to powiedzieć. Tak, siedziałem przy tym 2 godziny, ale wygląda to, no nie powiedzcie mi, że to nie wygląda cudnie. Po prostu piękny węzeł dla naszej pestki. I zanim powiedziecie, ala wizona, czekaj. Tu jest dużo więcej todów niż dla jednej pestki, tak. Tu jest przygotowane, no nie wiem jak to właściwie opisać, to jest Ultra Combat, nie wiem, Multum Bambai czy coś. Tu jest w teorii dla, jeśli dobrze pamiętam, 9 różnych linii bambajowych, z czego 8 w 2 kierunkach. No i tak, jak możecie domyślać, jeżdżą tutaj teraz tylko 2 linie, jedna jeździła na górze i teraz druga już jedzie dołem, nie ma tutaj tego przejazdu otędy. Tu już jest ścieżka rowerowa, jak widzę nawet ludzie z niej korzystają. Oczywiście jak mają możliwość zrobienia sobie skrót, to sobie zrobią ten skrót. Tutaj jest mniej ludzi, no bo wiadomo. I tak, za chwilę chciałbym przejść do kolejnej części, ale najpierw zanim to mamy to wszystko, co nie? O, i tu mogę sobie w sumie zrobić, żeby się biura budowały. Dobra. No to tak, tak to wygląda pięknie. Mamy nasze kino. Kino mogę włączyć już właściwie. No i tak, siatka, w sensie siatka, kratka, no jak zwał, tak zwał, nie jest idealna, ale chyba tak już ją sobie pozostawimy. W sensie, mam jedną rzecz, którą bym zmienił, a mianowicie tutaj sobie dociągniemy coś takiego. Jeszcze i tu sobie zrobimy, w sensie tutaj ja sobie zrobię, no bo wy nie możecie niestety, sobie zrobię tutaj przejście, ale nie w dół, tylko na górze. To jest dosyć ważne. Czekaj, może wejdzie. Powiedz, że wejdzie. Nie wejdzie. No to nie, to nie, to wejdzie tutaj. A tutaj proszę mi to o wyrównanie. Bo już tutaj zaczęło się coś psuć. No, także tak wygląda, jeżeli chodzi o siatkę. Po drugiej stronie tak samo zrobimy. No, nawet tu jest trochę więcej miejsca. Czekajcie, czy udałoby mi się ciupkę dalej. Tak, udałoby się. Świetnie. Dobra, no i tutaj tak samo sobie zróbmy dojście z naszej tej ścieżki. Dobra. Okej, okay, i... właśnie będzie problem, bo to jest tak blisko tego wjazdu, że możliwe, że nie będę mógł zrobić tego po prostu tą drogą. Czekajcie, może teraz powiedz, że tak? Tak, no to udało się. I od drugiej strony to samo zrobimy, żeby... W sensie, to nie jest tak, że to, co teraz robię, to jest ze stylu zachłanność SimCity, czyli każdą małą kratkę chcę wykorzystać, no bo nie ma więcej miejsca. Tak się grało w SimCity, natomiast na Skylinesach tak nie ma, chociaż na tych PC też nie ma zbyt dużo, w sensie na PS4. Też nie ma jakiegoś miliona wielkiej powierzchni, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Kurde. Kiepsko to wygląda. Dobra, wybórz to. Zbyt kiepsko to wygląda. Zrobimy to sobie normalnie. Coś normalnie, czyli... Nie wiem, tutaj też to nie wiem, jak to wygląda. Czekaj. Tutaj i tu na maksa. Dobra. To teraz mi tu wyjdzie, że to jedną kratkę tylko będę dodawać. No. Dobra, niech będzie. Od tej strony jedną kratkę dodajesz, a od tej... Też jedną kratkę dodajesz sobie. Mówi się trudno i żyje się dalej, jak to powiedziałem. No i tu sobie zrobimy dojście, jest jedno stąd, drugie stąd. I tutaj będzie dojście do tego. I dojście do tego. Przynajmniej chciałbym, żeby było dojście. Nie wiem, czy mi skalając pozwolą, czekajcie. No i ta szybka porada, czy jak będzie się to nazywać, na pewno się niedługo już pojawi, bo jestem przekonany, że część z was na pewno na nią czeka. Zamierzam tam robić ogólnie, pokazywać różne rzeczy jak buduję, nagrywać się na przykład podczas takich odcinków, czy też innych rzeczy, bo sądzę, że przynajmniej część z was czeka na coś takiego, gdzie będziecie mogli po prostu bardziej upiększyć swoje miasto, czy tam jakieś triki, jak pobudować różne rzeczy. No, sądzę, że po prostu jest to dosyć... Dużo ułatwień da się wyciągnąć z tej gry. A ja trochę tego znam, takich trików, więc w sumie czemu by się nie podzielić. Dobrze, zastanawiam się, co z tym zrobić, bo no, mamy taki jeden budynek. A on designowo, no to jest beznadziejny. W sensie, jeżeli wiecie, o co chodzi.
A na wygląd to, no nie, to nie jest budynek do ładnego wyglądu, niestety. Okej, ale z tej strony chyba będzie najlepiej, jak tego są postawimy. To jeszcze w miarę jako tako się może udatuje, no nie wiem, zobaczymy. Dobra, Czekaj. Dobra, jest jedno lepsze miejsce. Tutaj postawimy bok stacji metra. Bo tutaj i tak jest już widać wał właściwie, tak, tu jest ten wyjazd. Więc dobra, niech będzie tak jak jest. Teraz tak, na całości, zaraz jeżeli sobie zerkniemy jeszcze tylko na budynki, czy tutaj czegokolwiek byśmy nie chcieli wstawić, takiego staromiejskiego byśmy tu mieli. No mamy na pewno bramę barnoburską, ale gdzie ja to, gdyby tu się zmieściło, no to jeszcze by było coś. Ale tak poza tym, to brama barnoburska wydaje mi się, że musi, no tam całkiem ładnie to wyszło, przyznaję. Że przydałoby się, żeby miała swój własny kącik, ale chyba to może być ten kącik. Chyba to może być ten kącik, dobra. Mamy bramę brandybruską. Łuk triumfalny to jest dosyć duży. I czy dalej tutaj z tej serii chyba... W sensie tak, mamy jeszcze miasteczko ruchu drogowego. I jeden z budynków jeszcze jaki jest. To jest lokomotywia. I on jest teoretycznie takich z tych stylów właśnie historycznych i tak dalej. Tylko on jest też dosyć duży. Nie wiem, gdzie ja bym go w sumie musiał schować. Okej, tu się spokojnie by zmieścił. Ja sądzę, że taki budynek będzie dobry w innym miejscu trochę. Bo tu nie ma pociągów, a to tak trochę, no wiecie, taka trochę lipa by wyszła. Dobrze, dalej. Mamy tak, plac Lazaret. Ewentualnie, ale to chyba już nie wiem, czy jest w ogóle sens tutaj coś dociągnąć do tego miejsca, bo tu jest ona. No dobra. Tu mogę wsadzić, bo tutaj w sumie nic nie ma. A on trochę tutaj nam więcej kratek uzupełnia. No dobra, i więcej już nic nie wciągam, tylko przejrzę, czy aby na pewno nie ma żadnych budynków takich staromiejskich. Wtedy by idealnie pasowały bardziej niż ten. Mamy też tutaj dosyć dużo takich nowoczesnych. Coś mi ucho zaczęło piszczeć. Tutaj ja doskonale wiem, że one będą miały zastosowanie swoje, ale na razie no to chyba nie ma nic. Dobra, i wiecie co, ten las Lazaret ja też stąd na razie wywalę. I teraz tak, na całości tego wszystkiego nie będzie już więcej handlu. Biura już zostały wszędzie posadzone, więc to będzie tylko i wyłącznie miejsce dla mieszkańców, którzy się bardzo chcą budować, a w tym miejscu to według mnie idealne miejsce. Także oni się budują. Tymczasem my przechodzimy do kolejnej części. Postawimy tutaj stację metra, jak może zauważyliście. Ona jest tutaj idealnym łącznikiem w przyszłości z naszymi bambajami, bo mówię w przyszłości, bo tu jeździ na razie tylko jeden bambaj. Jak zobaczycie, o. No i tak, ogólnie czemu tutaj jest aż tyle torów? Po pierwsze, dwa tory, jeden wjazd jest dla pestki. Czekajcie. Coś tu jest nie tak. Czemu jeden jest taki, drugi jest taki wjazd? To bardzo psuje, jeżeli wiecie o co mi chodzi, to bardzo mi psuje mój design tegoże miejsca. Dobrze, zróbmy sobie to w ten sposób. Jest. Dobra. Wprowadzało mi to anarchię w moich budynkach. A tego to ja nie lubię. Dobra, no i możemy wrócić. Czemu tutaj są dwa tory? Ponieważ jeden tor będzie dla pestki, a drugi tor będzie dla zwykłych tramwajów. I obydwa mają po dwa perony. W sensie tak, najpierw są przystanki w przeciwnym kierunku, czyli tramwaj musi przejechać przez to i ma tutaj do wyboru albo jeden peron tutaj, czyli ten, albo jeden peron tutaj, czyli ten. Tak samo, no i tak samo jest tutaj dla pociągów tych zwykłych, czy miejskich. W sensie nie wiem, które będą miejskie, które pestki, bo to nie ma znaczenia właściwie. I tak samo jest tutaj, najpierw się przejeżdża tutaj. Tu jest tunel wyjątkowo, bo nie miałbym jak tego storu tutaj wysunąć, żeby to jeszcze ten przystanek jako tako wyglądał. Swoją drogą, ten tutaj też bardzo ładnie mi się udało wciągnąć. Pomiędzy te budynki, one tutaj się wybudowały jeszcze jak widzimy. Ale ja zaraz będę musiał je jeszcze wyburzyć, ponieważ nie najlepiej się wybudowały. I tu będą dwa przystanki w jedną, dwa przystanki w drugą. Czemu ja to muszę wyburzyć? Spytacie się. No jest prosta przyczyna. Prosta i zarazem dosyć trudna. Jak to... To też tak można by właściwie powiedzieć. Jest to związane z siatką. Jeżeli dobrze zauważyliście, tak, tutaj jest beznadziejna sytuacja, jeżeli chodzi o siatki. No i właśnie ja tu muszę zrobić coś muszę z tym zrobić. Jest bardzo trudne do zrobienia zazwyczaj. I pytanie, czy jak zrobię sobie to w ten sposób? Nie, to w ten sposób to jest źle. Ok.
Od tej strony, o, od tej strony to jest dobrze, prawda? I patrzcie, proszę bardzo, jest idealna siatka. Ona się tak zawsze niestety robi, że się psuje, jeżeli się ją źle zrobi. Jeżeli ma możliwość, żeby się zepsuć, to ona się zepsuje. Może w ten sposób. Dobra. Przestawił się przystanek, przestawił się. A no i tu jest taka jedna droga trochę krótsza. Dobra, trudno. Tak czy siak, jak widzimy, tutaj się budują. Nasza katedra całkiem nieźle. Ja to wiecie, że to jest Notre Dame, co nie? Mam nadzieję, że wiecie przynajmniej. No i tak to wygląda. Jest multum przejść tutaj, wyjść, przejść dla pieszych. Z jednej, z drugiej strony, gdzie mogą iść. Tu jest ta nasza trochę większa droga, która się tutaj ciągnie, co nie? I właśnie, a propos tej większej drogi, też w sumie zapomniałem. Ona będzie, ona nie bez powodu, jak to by ktoś powiedział, jest trochę większa. No jest dlatego większa, żeby się połączyć tutaj z tym wyjazdem. No i jeżeli właśnie sobie zrobimy coś takiego, taki trik, to będzie idealnie, co chciałem zrobić, czyli tu masz dwa rozkrętu i tutaj sobie wjedziesz spokojnie. Dobra. Tak, tutaj jest też całkiem nieźle poukładane. Dobra, mniejsza z moim gadaniem. To się będzie budować. Ja tu przyspieszę sobie czas, żeby szybciej się zbiła dzień. I tu jest wyjazd z tunelu metra. Dworzec, jak mówiłem, będzie gdzieś tutaj, więc w sumie mogę sobie tutaj stworzyć już, żeby nie zapomnieć, że to będzie w sensie albo tutaj, albo tutaj. No zobaczymy, tak? Narysuję sobie to może w ten sposób, że gdzieś tu. W ogóle miasto nam się zaczyna trochę szybko rozwijać ostatnio już. Coraz to większe jest szybko. Dobra, mamy dworzec, jest niezadowolony. A jak tutaj w ogóle wygląda nasz podział? Bo tu jest multum przepisów, tak? Okej, okay, gospodarstwo jest całkiem nieźle. Jest populacja prawie 4000. No to nasz jeden schron może nie być najlepszym rozwiązaniem, ale trudno. W ogóle jak tutaj coś urypnie, jakaś katastrofa, czy nie wiem, tsunami, w sensie trzęsienie ziemi lub meteor, to będzie problem z odbudową tego wszystkiego, bo tutaj jest trochę ponastawionych niektórych rzeczy. Na sobie pracowników jest całkiem nieźle, bo 3000 wizyt turystów na dzień, na tydzień 990. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że tutaj nie ma żadnej właściwej dojazdu, dopóki nie zrobimy programów, to nie mamy, w sensie statków, to nie mamy jak zaciągnąć tutaj w ogóle turystów. Okej, okay, ogólnie całkiem podobno najwięcej jest seniorów w tym miejscu. I z tego co widzę, podobno jest na biur i mieszkań. Najmniej jest handlu. Średnia wartość gruntu to jest 49 dolarów za metr kwadratowy, a zobaczmy jak jest w skali miasta, czy to jest... W ten sposób można zobaczyć. A w skali miasta to jest 59. Czyli jest niskie. Ciekawe czemu. Ciekawe czemu. To się tu nie ma dużo usług, ale jest multum budynków takich, tych, takich. To nie wiem. Nie wiem, czemu tak jest tu nisko. W ogóle, jak tam idzie nasza produkcja? Całkiem nieźle. Zarabiamy sobie 2000 na tym. Dobra. No i wracając do naszego przemysłu. W sensie zaczynamy nasz przemysł. Mieliśmy kolejny poziom, nie wiem, czy widzieliście. Co oznacza, że możemy sobie nasze produkcje powiększyć o ten oto i piękną średnią uprawę. Ta średnia uprawa oczywiście będzie po tej stronie. No i sobie ją zaczniemy tutaj budować. Okej, okay, widzę, że tu niestety ta nasza droga. Ja tu chciałem ją przeciągnąć przez dłuższy odcinek, ale widzę, że będzie problem z tym. Ajajaj. Czemu ja bym to tak zbudował? Dobrze, o, patrzcie. Na jeden tik wszyscy działają, wszystkie tutaj te przemysły działają, ok. Dobrze, w związku z tym, że to tak działa jak działa, to tak, po pierwsze, dobra, najpierw to już sobie niech działa tak da. Czyli to miejsce oczywiście. Tu mamy nasze rondo. Ja te rondo chyba będę musiał zniszczyć niestety, w sensie przenieść. Bo ja wiem, że w centrum mieliśmy to wszystko przekształcać i w ogóle. Ale my to sobie przeniesiemy tutaj pod nasze stare miasto, zresztą stare miasto jest na pewnej skarpie, ciekawe czemu, wzniesione, dzięki czemu będę musiał trochę tutaj to zrobić tą skarpę, faktycznie, jeszcze ją podbudować. I sobie zrobimy dojazd, no nie wiem, gdzieś tutaj sobie zrobimy rondo ogólnie w tej dzielnicy, a tu będzie nasze przetwarzanie póki co, no bo ja wiem, że pod starym miastem wtedy nie powinno być takich rzeczy, tu zrobimy sobie taki może lasek jakiś, trochę będzie to wyciszać.
ale nie mam innego po prostu pomysłu, jak to zrobić, więc no. A, i jeszcze jedna rzecz, której zaraz mi możecie przypomnieć. Tutaj powinna być woda. To za chwilę zrobimy. To będzie na koniec odcinka, zrobimy sobie coś takiego. Zobaczcie, kino, które nie działało przez tyle lat, się zapaliło. Tu była ta straż pożarna, co nie? Gdzieś ją postawiliśmy. No, nawet niedaleko jest. Widzę, że z tą strażą pożarną to taka lipa trochę. Tak myślałem. Nie, no bo straż pożarna to akurat jest tutaj kiepsko z nią. Postawimy tam coś. Oj, na pewno tutaj musimy coś postawić takiego. Tak, no bo tutaj to akurat jest naprawdę las, w sumie to może być dosyć duży problem. Dobra, tutaj sobie postawimy i tutaj jak była ta droga, o właśnie, tu bym sobie postawił coś takiego. Czekajcie, jeden tu. I ja wiem, że to tragicznie wygląda, ale na razie nikt się nie przyczepi. Na razie nikt się nie przyczepi i tego się trzymajmy. Dobrze, no i tutaj sobie zróbmy drogę. Wodę. Okej, woda jest. Jakby coś są, nasze helikoptery będą nam tutaj pomagać w wyratowaniu naszych dzielnic. Jakbyście się zastanawiali, z tego mało ludzi korzystają, a z metra to w sumie nie patrzyłem dawno. Możemy zaleknąć na metro i dalej już budujemy nasz przemysł, bo na pewno to by się chciało porobić. Dobrze, ogólnie to całkiem nieźle korzystają. A, jeszcze jedna rzecz, której mogliście nie zobaczyć. Po pierwsze, nasz cmentarz się już naprawdę skutecznie zapełnia. Natomiast po drugie, co ważniejsze, to tutaj zrobiłem ta stacja metra ostatnia, która nie jest podczepiona jeszcze do naszego węzłu. Jak widzicie, ludzie korzystają się, przesiadają do innych stacji, do innych linii metra. No i jak widzimy, jest to idealne połączenie, tutaj zrobimy specjalnie ścieżkę, dzięki czemu właściwie wychodzą pod tą stację metra. No i do ścieżki dowodowej tej autostrady też jest ładne połączenie. No ma, zobaczmy na sam koniec, 46 bambajów, a tu jest 27, no to trochę już tych bambajów właśnie tutaj korzysta z tego. Sprawda z tym nie jest najlepiej połączone, ale no. A, i tu porobimy pętelki, na razie tutaj tymczasowe, wiecie po co. Dla bajeru właściwie, no ale no dobra. Dobra, ja buduję tutaj dalej ulicę. No i proszę bardzo, mamy naszą dzielnicę tutaj przemysłową, leśną. Jest o wiele bardziej poukładana, mało powiedziane. Mamy też dojazd tutaj od drugiej strony, na razie tylko tak tutaj technicznie podłączony, żeby mogli tutaj sobie po prostu pojechać, wiemy dokąd, po prostu na zjazdy różne. Jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą stronę, obok naszej tutaj oczyszczalni głównej. No i tutaj jest najdroższy punkt opłat w naszym mieście, nie bez powodu, bo on po prostu jest bardzo niezły. Mamy dwie elektrownie, jedna działa, druga nie, no bo na razie nie jest nam niezbędna. I rondo nowego typu, czyli z przejazdem górą. W sensie nowego typu, bo takich jeszcze nie budowała w tym mieście. Ponadto mamy tutaj pętlę, na razie jest tymczasowa ta pętla. Tak, wiem, ja takie pętle robię tymczasowe. One są bardzo proste do zbudowania, jak się zna pewne zasady. Natomiast tu mamy naszą stację metra. Stwierdziłem, że stacja metra może być dosyć dobrym pomysłem i ona jest oczywiście kontynuacją tej linii stąd. Więc tak to wygląda. Tu jest cały nasz przemysł taki ciężki, leśny, czyli wszystkie przetwarzania, jakieś tutaj składy i tak dalej. A tu mamy nasze mega lasy. Czemu tu są zielone? Takie wiadomo jakie. Dlatego, że tu niedawno był jeszcze przemysł i to musi się poprzez skutawiać. Także tak to wygląda, tu mamy też nasze ratownicze służby, ale to chyba widzieliście. Straż pożarną tutaj postawiłem, bo okazało się, że nie ma. I nasz tutaj punkt ten. Ponadto mamy nową pętlę, tu taka krótsza jest linia, która jedzie sobie stąd i jedzie sobie tą linią. Przejeżdża przez środek tego, przejeżdża przez to wszystko i dojeżdża sobie do tej pętli. Taki mały łącznik, nie wiem czy ktokolwiek z niej będzie korzystać, no bo słowem nie jest ona na niej, ale no sądzę, że może być. Sądzę, że mogą ludzie z niej korzystać. Teraz się zajmiemy nawodnieniem tego.
rejonu. I jeszcze jedną rzeczą, ponieważ jak widzicie jest ogromny popyt i ja nie chcę się nim dzisiaj w ogóle zajmować. Nie, kompletnie on mnie w dzisiejszym odcinku już nie interesuje. Już, no bo będzie musiał mnie zainteresować w kolejnym. Natomiast jedyna rzecz, jaką teraz w dzisiejszym odcinku zrobimy, co do tego popytu, to nie jest tak, że kompletnie mnie on nie obchodzi. Nie. Niestety, aż tak pięknie to nie jest. To jest tutaj, że sobie postawimy cmentarz. Bo taki duży popyt oznacza jedno. No nie tylko to oznacza, dużo rzeczy oznacza, ale jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że ludzie umierają. I po prostu musimy postawić sobie nowy cmentarz, bo nasz cmentarz centralny, główny, północny, już trochę jest przepełniony. Więc po prostu sobie tego schowamy. To jest zły pomysł, ale może jakieś budynki ciekawe się pobudują dookoła tego. Jeżeli tu sobie zrobimy handel, kto wie. Nie wiem. Także tak to wygląda. Zobaczmy w ogóle, czy ktokolwiek korzysta z naszej stacji metra. Poza metrem. Ja przed chwilą to podłączyłem i się zrobiła noc, więc jestem przekonany, że może nie być tutaj takiej dużej atrakcji na to. Ewidentnie widzę, że jest 130 osób tu czekających na pociąg metra. To może znaczyć tylko jedno. Chciałem tutaj trzy pociągi. No. Bo ten tutaj dojeżdża pyta co, a tam już zaczyna się przepełniać. Nie wiem, czy ten pociąg po prostu by zamknął wszystko. Dobrze, no to tak to ładnie, to się trochę zrobi jaśniej, no bo przy czymś takim nie da się zrobić. Jak będzie wyglądać nasz tutaj system, schemat i tak dalej? Po pierwsze, może jeszcze zanim co i jak, to ja wam powiem, postawię w ogóle tutaj nowy maszt też, o, tutaj, bo już tamte rejony były poza masztem i także mam poza jakimkolwiek rejonem ratowania, więc musiałem trochę podziałać. Dobrze, my może sobie tutaj postawimy w tym miejscu. Wiem, że chciałem to podłączyć tutaj. Mogę to w sumie zaraz zrobić. No, to może nie będzie zrobione, skoro i tak czekamy, aż się zrobi trochę jaśniej. Natomiast zobaczmy, czy tu jest w ogóle sens puszczenia tego autobusu gdziekolwiek. No bo tak, tu jest ten nasz schron. Tu jest mały schron, postawiliśmy. Tu już postawiłem duży. Czekamy czemu. No i tak. Dobrze, ponieważ aktualnie nie widzę dużej potrzeby niezbędnej do stawiania tego schronu w tym rejonie, no zapuścimy go po prostu w taki skromny sposób. No. I na razie on tak będzie jeździć, w przyszłości możemy go zmienić kompletnie. Tak, no bo ten, nie umówmy się, ten schron nie zapełni nam tutaj bezpieczeństwa dla wszystkich osób. Na pewno nie. Niestety, szkoda. Łudziłem się długi czas, że jeden taki mały schron tutaj wystarczy i ma, na niestety nie. Dobra, zrobimy teraz tutaj podłączenie koniecznie, bo ta droga tutaj, którą mamy, ona nie jest, do tego nie służyć miała. No i mamy tutaj takie nasze połączenie, typowe nasze połączenie na tej ulicy, czyli Alei 7 Rowerów. Jak widzimy, też tutaj mamy przystanki małe poustawiałem, tutaj tak samo po drugiej stronie i mnóstwo przejść. Jest to pierwsze nietypowe przejście, znaczy nasze skrzyżowanie, bo jest przekoszone, jak widzicie. Jest pod kątem, ale jak widzicie i tak całkiem nieźle to wygląda nawet w tym stylu. I ponieważ tutaj, jak widzicie, są pasy rowerowe, to mieszkańcy je uwielbiają.
Dosłownie je uwielbiają. Zobaczcie, jak tutaj dużo ludzi korzysta z naszych pasów rowerowych. Oni wjeżdżają po prostu do tej dzielnicy, idealny dla nich to jest. Tutaj, w różne miejsca, zakamarki i cuda nie widy. Tu jest jedna ścieżka, ulica rowerowa, nie wiem czy widzieliście, którą tam dodałem. Także tak, ewidentnie mi się to bardzo spodobało. Tak samo stacja metra, już teraz, i akurat teraz nikogo nie ma, ale normalnie się tutaj rozchodzą ludzie też po całości, do wszystkich tych miejsc różnych się rozchodzą. Dobrze, nasz przemysł tutaj ogólnie całkiem nieźle działa, tylko wam pokażę, budynek tutaj jest, główny. Jak widzicie, zarabia 4000 póki co i na razie w dzisiejszym odcinku nie będziemy go rozbudowywać, bo w ogóle w kolejnym odcinku to chciałbym zacząć tą ropę też tutaj, albo tamte rondo. No wiemy, to są dwa główne rzeczy, no i dworzec, ale dworzec... Coś inaczej, żadna z tych rzeczy nie pociąga ze sobą dworca, więc można je spokojnie budować. Jak widzicie, jest dużo zmarłych, dlatego tutaj musiałem postawić ten nasz nowy cmentarz. Po prostu jest potrzebny. Dobra, bez zbędnego gadania, zajmijmy się wodą. Woda chcę wyprowadzić mniej więcej gdzieś tutaj. Pływać tu ominiemy ten przemysł, taki... W sensie inaczej. Można byłoby nawet gdzieś... Tutaj, może spróbujemy tutaj. Tu wyciągnąć nasz kanał i go przeciągnąć sobie, żeby tutaj spłynął bezpośrednio. Bo jest tutaj, dobra, to usuniemy sobie tą linię bambajową. Ja ją tu bardzo długo chciałem zostawić, ale jak widać niestety musi dojeżdżać do tej pętli z wszystkimi liniami. W ogóle ona pewnie teraz bardzo mało ludzi z niej korzysta, jak ten metr tutaj postawiliśmy. No ale tak czy siak. Dobra, to tak, to sobie wybierzemy. Co nie? I stąd sobie przeciągniemy. Woda będzie z tych... jak one się nazywają? Nigdy nie wiem, jak one się nazywają. Odpływ wody, słodkiej wody. My sobie je tutaj poustawiamy. Gdzieś jeden... Będzie ich spadę po tej stronie i na pewno parę po tej stronie. Prawdopodobnie na tej odcinku tu prostym, gdzie się je poustawiamy. Taki jest plan, bo wiecie, im bliżej środka, tym lepiej będą wykorzystywane. Także taki jest plan i stąd będzie się woda działa. Działa, brała. Dobra, teraz tak, jedno pytanie za 300 punktów. Czy my taki budynek w ogóle gdziekolwiek mamy? Nie mamy. To sobie postawimy. To jest budynek, jak coś zaleje, to z niego wyjeżdżają pompy. A jak możecie domyślać, jeżeli stawiamy taki budynek, to oznacza, że może coś się zalać, no bo jak gramy z wodą, ale tam, gdzie jej nie było oficjalnie zgodnie z grą, no to się dzieją rzeczy dziwne, straszne. Nie wiem, jak wam to opisać. Dobra, ponieważ odcinek jest już dosyć długi, to ja postaram się to też zrobić na timelapsie, więc... Całość chcę zrobić na timelapsie i tylko mam później pokazać końcowe. No i proszę bardzo, w ten sposób połączyliśmy sobie tutaj naszą wodę. Jak widzicie, ona już dopływa tutaj falami, co prawda. Aż zaraz zobaczymy, czy w sumie tutaj gdzieś nie wypływa, ale z tego co widzę, całkiem nieźle jest.
W większości miejsc jest dosyć dużo jej i nigdzie nie wypływa, to dobrze. Ja tutaj jeszcze zrobię pewną podmiankę za chwilę, żeby to ładniej jeszcze wyglądało. W przyszłości tu puścimy promy, taki jest mój przynajmniej plan, żeby właśnie w tym miejscu były promy, dzięki czemu będzie to jeszcze bardziej atrakcyjne miejsce dla turystów i będzie jakiś sposób do przemieszczania się dookoła tego całego naszego stare miasta, a chyba możemy się zgodzić, że to będzie całkiem nieźle. Więc w sumie w dzisiejszym odcinku skończyliśmy nasze stare miasto, ale nie do końca, bo tutaj jest tyle linii przyszłych dla Bambajów, że to sami zobaczycie, jak to będzie gotowe. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, no i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!